Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Roblox. A dzisiaj sobie zagramy w Mining Simulator, czyli grę, którą nigdy nie grałem i nie mam pojęcia, jak się w nią gra. O nie! To jak co, ale są pewne rzeczy, które wiem, a są też pewne rzeczy, które nie wiem. I tym razem zagramy w coś, o czym nie mam bladiego pojęcia. Dobra, wyciszymy muzykę, bo ja tam nie wiem, jak tam z prawami autorskimi. To tak, o co w tej grze chodzi? Nie mam dla niego pojęcia. Będziemy ją teraz pomału poznawać, ale domyślam się, że w tej grze chodzi o to, żeby wydobywać pieniądze. Czy tam złoto, czy coś takiego. No tak, tylko jak to robić? Teraz takie pytanie zasadnicze, bo mnie to bardzo zastanawia. Aha, wood and stone. Czyli będziemy musieli na początku chyba zdobyć drewno i... A nie, dobra. Na początku wyposażymy się w potężny kilof. Proszę mi go wziąć natychmiast. Chyba mam go. Dobra, udało się. Zaopatrzyliśmy się w kilof. A teraz chodźmy na chwilę na zewnątrz, bo nie wiem, czy tutaj nie można... A da się to wyjść na zewnątrz? A jeśli nie da? Chyba się da jednak. Dobra, chodźmy troszeczkę wyżej, zobaczyć, co tu jest na górze. Może da się wydostać z tego. O nie! To asys... O nie! No to się nie dostaniemy. Co my tu mamy? Tu mamy też fajne rzeczy, ale wyglądają na trochę drogawe. A tam jest chyba świat zewnętrzny, co nie? O kurde, jest zbyt niebezpieczny. Fuu. Wracamy do środka. Dobra, czyli krótko mówiąc, zaczynamy naszą super przygodę z tym trybem. To się dopiero będzie działo, coś czuję. O, będzie zabawa, zabawa. Co tu mamy? Crafting? Dobra, chodźmy tu. O kurde. Exit. Dobra, wyjdźmy stąd, Boże. Dobra. Mi się wydaje, że jeszcze nie czas na takie odkrycia. Pytanie zasadnicze. Czy można jakoś zniknąć te menu całe na twarzy, co mi tutaj wyskakuje? Mogę co najwyżej oddalić. Ale szczerze mówiąc, jest to chyba się nie da. Chyba gra jest tak skonstruowana, że cały czas wyskakuje ci na monitorze wielki napis. Dobra, pokopmy trochę i zobaczmy, czy coś wydobędę. A, to chyba nie zadziałało. O! Proszę! Już leci złoto. Niedługo chyba będę miał kolejny poziom, jak tak dalej pójdzie. No i myk, poziom drugi. Tak, chyba tak. Level boost. Aha, level boost, cash boost. Upgrades. Jakieś upgrade'y są. A, ale to za robuxy chyba, tak? Dobra, nieważne. To może po prostu kopy, na razie. Kopu, kopu, kopu. Kopu, 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 kopu. No dobra, tu mam też jakiś gold deposit. O co może chodzi? A, zdeponowałem to. Teraz chyba za to dostałem prawdziwy hajsik. Ja to jednak człowiek biznesu jestem. Ta gra, ta seria to chyba będzie najbardziej emocjonująca seria na całym świecie. No, jak widzicie, kopię sobie... O nie! A nie, dobra, wróciło do normy. Jak widzicie, kopię sobie i się świetnie zarazem bawię. To dopiero są emocje, a nie jakieś głupie gry. To nie? Ale level leci jak dzik. Ja mogę to wykopać? Chyba nie mogę. Zobaczmy, jak to wygląda. A widzicie? Za hajs można kupować lepsze rzeczy. Ja na przykład teraz mógłbym kupić łuda niby, ale myślę, że już zarobię na stone'a. Zdepozytuję to po prostu. O, zdepozytowałem to. Ile mam pieniędzy? A nawet lepiej. Mogę już sobie kupić Irona. No niech stracę. Ops, myk. Kupmy sobie Irona. Halo, poproszę Iron natychmiast. Proszę mi to dać. Może muszę wykraftować, ale co to jest? 800 łód potrzeba, to nie, to chyba nie to jednak.
Jak kupisz tylko to ze ściany, ja się zastanawiam. Poczekaj, mam pomysł. Odłóżmy. O, udało się chyba. Tak? Tak, nie udało. Ale poczekajcie, co to jest grane? Wydałem całe pieniądze. To gdzie są? Gdzie jest mój ten? Ej, ale to nie jest to. To jest ten podstawowy. A ja chciałem ten. Ej, co jest grane? Oszukaliście mnie. Dawaj, to dawaj mi moje pieniądze. Jestem chyba upośledzony w tej grze, tak wychodzi na to. Ale ewidentnie chyba nie dostałem tego, co chciałem. A może dostałem? Nie no, wygląda mi na to samo, co było wcześniej. Sam nie wiem, jestem pewien. Widzicie, kupowanie kilowów w tej grze wcale nie jest proste. A należy nawet czasami do bardzo trudnych czynności. Chociaż może już coś tak jakby lepiej wydobywam, takie mam wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie? Tak jakby mi się wydaje, jakby trochę lepiej się zarabiało już na tym. Chociaż czy ja wiem. No dobra, na razie troszkę powydobywajmy i potem kupimy lepsze i zobaczymy, czy to coś nam pomoże. Mam tyle pieniędzy, że chyba starczy mi na całe życie, co nie? No dobra. Cały czas w tle słyszymy relaksacyjne dźwięki uderzania. O proszę, jak dużo pieniędzy już mamy. O, hide menu. Teraz dopiero zwróciłem uwagę. Dobra, chodźmy tutaj. Zdepozytujmy to. Dobra, chodźmy jeszcze raz do naszego wesołego miejsca i zobaczmy, czy tym razem mogę kupić. A nie, jeszcze nie mam pieniędzy wystarczająco. Jestem ciekaw po prostu, czy będę mógł kupić ten łom za 1000. Dobra, tyle powinno starczyć. Depozyt. Dobra. Ale jak moich obliczeń, powinienem kupić ten łom. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to nie ten. Chociaż chyba wydobywam więcej. No to chyba one może koloru po prostu nie mają. Nie jestem pewien, ale chyba wydobywam jednak więcej. Czy tyle samo wydobywam? Dobra, szczerze mówiąc, nie mam bladiego pojęcia, czy kupiłem ten łom, czy nie. Tak jakbym go kupił, ale równocześnie tak jakbym go nie kupił. Ej, typiarzu z dziwnym łomem. Patrzcie, on ma jakiś dziwny łom, a ja takiego nie mam. Czemu? To mi się w ogóle nie podoba w tej grze, co nie? Dziwna sprawa z tymi łomami, szczerze mówiąc. Bardzo dziwne. A nie, widzicie? Nie kupiłem go. Coś jest nie tak. Albo kupiłem go i nie wiem, jak tam zajrzeć. Gdzie są moje rzeczy? Ja się pytam. No, gdzie są moje przedmioty, się pytam. To tutaj gdzieś? Gold deposit. Ufno tam gold deposit. Gdzie są moje przedmioty, się pytam. Gdzie jest mój ciężko zarobiony ten? Łomy. Ej, ty typiarzu. Weź mi coś powiedz na ten temat. No, byś mi powiedział coś, jak to wygląda, nie? No, co za typiarz, złodziej jeden. To mam tylko jedną rzecz. Już kupiłem tutaj za ciężko zarobione pieniądze. O! A widzicie, teraz dopiero wyposażyłem się. No, to teraz będzie kopanko, no! To się nazywa teraz biznes, a nie to, co było wcześniej, no! I to teraz jest kopanko. Widzicie, ta gra nie jest dla głupich ludzi, o nie! Wymaga wiele lat ciężkiego myślenia, żeby dojść do takiego ten. No, to teraz to jest ekspienie! No to widzicie, trzeba było kupić i jeszcze ten założyć, no!
No myśleliście, że ja głupi jestem. Nic bardziej mylnego. Inteligentnie do tego podszedłem. Kopu, 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 czyli najlepsze gry na świecie. Gry, w których się kopie złoto. Ale będę bogaty! Ale będę milioner! Dobra, jeszcze pokopię trochę i zaraz kupimy sobie lepszy łomek. Albo dobra, już sobie kupimy lepszy łomek. Dobra, bierz pieniądze, mogę tylko kopać? Mogę jeszcze, ale patrz ile mam pieniędzy. 2000. Jak jakiś miliarder. 2000. Inwestycja, nie, jeszcze nie, zaróbmy na ten za 3000. Niech stracę. Jak to się mówi, kto bogatemu zabroni. Dobra, powinno starczyć. Dawaj pieniądze, wydaku. Dobra, za 3000, flame'owy. Flame'iku. I jeszcze raz trzeba założyć. Patrzcie, ognisty. Tym to się kopie jak błyskawica, widzicie? Myśleliście, że co? Że to łatwa gra jest? Nie! Ta gra uczy pokory! No, milioner z przypadku! Jestem ciekaw, kiedy osiągnę ten taki diamontowy. O, diamontowy jest naprawdę drogi, 60 tysięcy, albo robuxy. Ale my jesteśmy uczciwymi kopaczami, więc nie korzystamy z takich ułatwień. Dobra, ukryjmy menu, bo zapomniałem o tym. No. Ja tu się jeszcze wiele się uczę, co nie? Rybaj to chyba jest to odnowienie, tak mi się wydaje. Albo nie, sam nie wiem, co to znaczy rybaj. Nie będziemy robić odrodzenia, prawda? Czy będziemy? Co się stało? Skąd mam tyle pieniędzy? A nie, wydawało mi się, że mam dużo pieniędzy, a to była, tam jest kropka. Dobra, już myślałem, że ktoś mnie oszukał. A to tylko kropka. No tu jest coś takiego rebarc, co nie? A, widzicie, tutaj są różne rzeczy. Te. Jakieś różne surowce. Co się stanie, jak się zrobi rebajt? Traci się wszystko? Musiał dużo pieniędzy zarabiać, żeby się o tego dowiedzieć. A niestety, zarabianie hajsu w tej grze, jak sami widzicie, nie należy do najłatwiejszych kopalni. Tak w kółko i w kółko. To jeden z najtrudniejszych zawodów na świecie. Od dzisiaj możecie do mnie mówić, Bladeusz Kopacz. Kopajmy sobie w Robloxie. Kopiemy sobie w Robloxie. Choć mówią mi, de Bladeusz ten. Ja kopię sobie w Robloxie. Ach, te emocjonujące odcinki o kopaniu. Ktoś czuje, że niedługo będziemy tacy bogaci, że będziemy mogli sobie kupić wszystko, co tylko dusza zapragnie. Biznes to biznes, a jeśli chodzi o biznesowanie, to ja mam pewne małe, ale duże doświadczenie. Dobra. O, 6 tysięcy, mogę sobie kupić coś lepszego. Niech stracę. Złoty kilof. Na waszą odpowiedzialność. Oh yeah. No i teraz to leci, miliony lecą jak po prostu z kominka. Czy coś takiego. Ale miliony lecą. Ja cię kręcę, co to będzie za... O, patrz, jaki dwujownik koło mnie przyszedł. To nie ze swoim tym, jak to się nazywa, ze swoim safirowym tym kilofem. Myślicie, że to łatwa gra? Nie, mylicie się, to nie jest łatwa gra. Mało którzy ludzie tutaj dają radę. Że tak powiem, środowisko tu niszczy ludzi. Jest tak ciężko. Pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy dalej. Teraz to. Myk, myk. Dawać pieniądze! A mogę to już niszczyć? Jeszcze nie mogę. Dobra, to zajmijmy się jeszcze póki co złotem. Ale będziemy bogaci! Bogactwo! Bogactwo! Gruby hajs dla Bladeusza!
Dobra, jestem bardzo ciekaw, co to jest te rebate, te odrodzenie. Aż mnie kusi, żeby to sprawdzić. Ale nie mam jeszcze pieniędzy wystarczająco. 10 tysięcy kaszu, zobaczymy, co to znaczy, dobra? Raz zobaczymy, teraz się odrodzimy, to jak będzie to od nowa wszystko granie, no to będziemy wiedzieć, że to jest od nowa wszystko granie, a my to nie chcemy, tak? Ale drogie jest odrodzenie, że aż takie ceny dalej za odrodzenie się? Dawaj to, o tak. Dobra. I myk. I mamy 10 tysięcy. Rebite. Plus 10 golda i expa. Czyli widzicie. Czyli krótko mówiąc, nie umarłem. Ale jakby chyba jest jakiś boost, co nie? Teraz widzicie, że jak rąbię, to dostaję malutki buścik w tym dostawaniu tego. Tak, chyba na tym to właśnie polegało. Na tym malutkim buściku. No, czyli taki, no wiecie. Od biedy może być, ale szału nie ma. A teraz pewnie, a nie, to zawsze kosztuje 10k. Więc generalnie, no, nie jest jakoś bardzo drogo. Myk, myk, kopanku. Myk, myk. Kopanku i po kopanku. I teraz, a może teraz tutaj kopanku. Myk, myk. Kopiemy jak dzicy. Ale nie, no dobra. Teraz jakoś by tak ten hajs leci trochę szybciej po tym rebajcie, co nie? Czyli chyba warto było w to jednak zainwestować, tak sobie myślę. Te odrodzenie wychodzi na to. Zobaczcie, już ile pieniędzy. Może kilka razy takiego rebate'a zainwestujemy, to będzie łatwiej ten, tak sobie teraz myślę. Ale nie tym razem, wiecie co? W tym razem weźmy może lepszy kilof. O nie, jeszcze brakuje mi trochę pieniędzy, najgorzej. Dawać mi pieniądze, bo ja to szybko potrzebuję na tego rebate'a. Suwa się, typiarzu. Potrzebuję tego pieniędzy. Najlepszy kilof, myk. Dobra, bierzemy safironowy. Safironowy ten. My kupione. Oh yeah. Safirowy, to jest dopiero. Ile dostaję teraz? No, 39 to nie jest jakoś dużo. Chyba przydałby mi się dodatkowy rabajt. Taki upgrade'ik dodatkowy. To wtedy dopiero będę zarabiać grube pieniądze, co nie? Teraz to dopiero zgrzewka jest. Hajsy zarabiamy, hajsy zarabiamy, bo jestem Bladeusz, hajsowy król. Niedługo będę miał miliony, 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 bo jestem Bladeusz, hajsowy król. Hajs, 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 szczepiemy w Robloxie, zarabiamy dziś grube miliony. Hajs, hajs, hajs. Zarabiamy hajsy, dziś będziemy bogaci, bo jesteśmy. No, wiadomo, królami i tak dalej, i tak dalej. Hajs, 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 dziś czepiemy hajsy, dziś będziemy bogaci, w Robloxie gramy dziś. Hajs, 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 dziś czepiemy hajsy, grube, grube hajsy. Czas na mały rebajt, czyli odrodzenie. I myk, drugie odrodzenie. Ile teraz? Patrzcie na to, po 50. Jeszcze kilka takich odrodzeń, to ja tu będę miliony. Dobra. Czepiemy, czepiemy, czepiemy hajsy. Niedługo będziemy miliarderami. Czepiemy, czepiemy, czepiemy hajsy. Niedługo będziemy miliarderami. Bo miliony nie zarabia się łatwo. Trzeba czepać, czepać, czepać hajs. Uderzaj w to mocniej, mój typiarzu, bo hajs sam się nie zrobi. Te gruby hajs, te gruby hajs, mówią na mnie Bladeusz hajs. Bo ja kopać mogę, mogę kopać wiecznie.
Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza te stukanie kilofów cały czas. Jeśli wam przeszkadza, to trudno. Na następnym odcinku ściszymy. Albo dobra, teraz trochę ściszmy, bo mnie zaczęło też już irytować. Dobra, ściszyłem, odrobinkę ściszyłem te takie w tle bicie tego kilofa, bo to jednak, wiecie, niby nie było aż tak głośno, ale jednak trochę irytujące. Irytowało mnie to. O, to się nazywa... O, już mogę ten, rebita zrobić. Zrobimy takich kilka rebitów, to będziemy tyle hajsu zarabiać, że kurczę, się nie pozbierają po tym. A to cały czas tyle samo kosztuje, co nie? No, zobaczcie, cały czas. I teraz jak to szybko się już zdobywa. Ja cię kręcę, my tu milionerzy zostaniemy za chwilę. Jak tak dalej pójdzie, zobaczcie na to. Można też tak w pierwszoosobowym trybie grać. Że niby taki Minecraft, ale nie, gramy sobie w ten sposób. Myk, 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 zarabiamy hajsy. Bardzo grube hajsy. Zarabiamy hajsy. Niedługo miliarderem będę. Hajs, 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 gruby hajs. Dzisiaj zostanę milionerem. Hajs, 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 gruby hajs. Dzisiaj milionerem zostanę. I myk. O, grube hajsy. Czepiemy naprawdę grubo. O, grube hajsy. Naprawdę dzisiaj grubo czepiemy. Aha. Czepać grubo to ja mogę. Bo jestem królem kopalni. Czepanie grubego hajsu to rzecz dla mnie powszednia. Bo nazywam się Bladeuszek. Bladeuszek, gruby kopacz. Kopanie grubego hajsu to coś, co potrafię robić. Kopanie grubego hajsu to coś, co potrafię robić. Ja kopię i kopię i kopię. Zarabiam przy tym miliony. Z każdym odrodzeniem coraz łatwiej jest mi zrobić kolejne odrodzenie. Tu, 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 tu. Uważam to za dobrą inwestycję. Tu, 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 tu. Inwestycja w miliony. Tu, 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 tu. Dziś bogaczem stanę się. Tu, 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 tu. Pokażę wam jak robić ten hajs. Gruby hajs. Tu, tu, tu. Gruby hajs. Tu, 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 tu. Po prostu hajs. Po prostu hajs. Gruby hajs. Po prostu hajs. Dobra. Wystarczy tego śpiewania. Tak, tak, wiem. Mam zdolności aktorsko-śpiewackie. Tak, wiem. Nie musicie mi tego powtarzać. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. No, no, no tak, w dzisiejszym odcinku, jak widzieliście, pokazałem wam, jak można kopać i zarabiać dzięki kopaniu w gruby hajs. Jak widzicie, gra warta świeczki. Taki byle hajs i zarobicie, by gdzie? O nie, i teraz myk tutaj do depozycji. I znowu kolejny rebicu. No, te rebicy powodują, że naprawdę duże pieniądze dostaję. Teraz tego, wiecie? I to tak kilka razy się takie odrodzenie zrobi i tutaj już będzie, to będziemy już tacy bogaci, żeby tutaj, wiecie. No, sami zobaczcie, po jakie grube pieniądze dostaję teraz, co nie? Sami zobaczcie, jakie grube hajsy dostaję. No już, rąb to szybciej, powiedziałem. I teraz tutaj jeszcze kilka takich odrodzeń i będziemy, kurczę, naprawdę milionerami. No, zobaczcie co tu się dzieje, po 112 za jedno uderzenie. Jeszcze trochę to będziemy 10 tysięcy za jedno uderzenie dostawać i wtedy za każde uderzenie będziemy robić kolejne ten. W każdym razie jest naprawdę grubo. Jest naprawdę grubo i naprawdę milionersko trochę. Że też powiem takie, że też tak powiem. O, grube hajsy. Zarabiać grube hajsy chcę. O, grube hajsy.
To mówcie mi, oh yeah. Rubu, grubu, hajs. Rubu, grubu, hajs. Grubu, 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 hajs. Tak się nawet łatwiej może bije. Tak sobie teraz myślę. I myk do depozytu. Grubu, grubu, hajs. Grubu, grubu, hajs. Grubu, 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 hajs. Jest ten depozyt. Dobra. Teraz już mamy tak, do 100 plus mamy ten, więc wydaje mi się, że teraz czas najwyższy ten nowy, lepszy kilof trochę kupić. Chociaż wydaje mi się, że ten lepszy kilof wcale nie da nam aż tyle, ile teraz sobie zyskaliśmy dzięki tym odrodzeniom. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że pora sobie czas najwyższy kupić po prostu lepszy kilof. I za ten, i ten lepszy kilof po prostu, no będzie fajniejszy, bo będzie lepszy. Ej, a ty co, masz jakiś problem? Nie obchodzi mnie, kim ty jesteś, typiarzu. To twój problem, że tak powiem. Oh yeah! Dobra, wydaje mi się, że też pomału będziemy kończyć dzisiejszy odcinek z Robloxa Mini Mining Simulator. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No, to byłoby tyle. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków z tego trybu. Piszcie, czy chcecie. Elo, elo.